Jak pewnie widzicie, dzisiaj na biurku przede mną nie ma kompletnie nic. Nasz marketing sugerował co prawda, żebym postawił tutaj estońską flagę, bo mamy rozmawiać o ryczałcie od dochodów spółek, ale bądźmy realistami. Polskie rozwiązanie, nawet po poprawkach, z rozwiązaniami oferowanymi w Estonii ma tyle wspólnego, co nic. Słowo się rzekło, mamy rozmawiać o ryczałcie od dochodów spółek, czyli właśnie tym popularnie nazywanym wszędzie estońskim CIT. Rozwiązanie, które na pewno zasługuje na nagrodę za najbardziej racjonalne wycofanie się ustawodawcy z pierwotnych głupich pomysłów. Estoński CIT, kiedy po raz pierwszy pojawił się w naszym kraju, był rozwiązaniem tak absurdalnym, tak ograniczonym, tak nieżyciowym, przeformalizowanym, że nikt z tego nie chciał korzystać. No dość powiedzieć, że w pierwszym roku rozwiązania, które miało zrewolucjonizować zasady zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, skorzystało 350 paru podatników, czyli kompletnie nikt. Zero? No i wiecie, normalnie nasz ustawodawca, co by zrobił? Nie zrobiłby kompletnie nic i dalej byłby z siebie dumny. Do you not know who I am? A tutaj poszli po rozum do głowy i naprawdę poprawili. I to szczerze, poprawili rozwiązanie w zakresie ryczałtu od dochodów spółek tak bardzo, że teraz jest to rozwiązanie nie tylko zastosowalne, nie tylko sensowne, ale też dające nam preferencje podatkowe. Na czym to piękne rozwiązanie polega? Jest to kompletnie alternatywna metoda zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, czy rozwiązania skierowanego dla podatników opłacających w zasadzie podatek dochodowy od osób prawnych, a konkretnie spośród tej grupy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, no i spółek kapitałowych, z o.o., prostych spółek akcyjnych czy spółek akcyjnych. Podmioty po spełnieniu warunków, o których sobie podejrzewam, że jeszcze dzisiaj porozmawiamy, o ile nie zapomnę, mogą skorzystać z zupełnie alternatywnej metody zapłaty podatku dochodowego. Podatek płacony jest na poziomie spółki, nie w momencie osiągnięcia dochodu zarobienia pieniędzy, ale w momencie, jak to się górnolotnie mówi, dystrybucji tego dochodu do wspólników, faktycznego wypłacenia, niezależnie od tego, jak to nazwiemy, jak to zaklasyfikujemy, pieniędzy ze spółki do jej wspólników. Na ryczałcie od dochodów spółek spółka nie płaci ani grosza podatku tak długo, aż w tej lub innej formie nie przekaże kasy do swojego wspólnika czy swoich wspólników. Piękne! Podatek dochodowy na bieżąco wynoszący zero. Wait, are you serious? Jeżeli więc w całą kasę, jaką spółka zarabia, my reinwestujemy, zatrzymujemy w spółce, żeby zatrudniać pracowników, budować, kupować, rozwijać się, etc., spółka nie płaci podatku dochodowego. No piękne! No wiem, co powiecie. Zbyt piękne, żeby w tym kraju mogło być prawdziwe. No i oczywiście jest od tego haczyk. Haczyk nazywa się płacisz podatek w momencie, jak wypłacasz sobie kasę. Co jednak istotne, to to, że to wciąż się opłaca. Nie będę wdawać się w szczegóły, bo wiecie, są tam odliczenia, przeliczenia, kalkulacje, zwolnienia procentowe, cuda nie widy. Dlatego powiem to, co was interesuje. Ile nas to boli po kieszeni? A opcje są dwie. Jeżeli jesteśmy małym podatnikiem, jeżeli jesteśmy już niekoniecznie małym podatnikiem. Jeżeli jesteśmy małym podatnikiem, nie przekraczamy tych 2 milionów euro przychodów, to łączny podatek zapłacony przez spółkę, czyli ten ryczałt od dochodów spółek, ten słynny estoński CIT, i podatek od, nazwijmy to, dywidendy, czy tam wypłacanego zysku, czyli tego, co dostaje wspólnik, wynosi 20%. I to tylko od tego, co wypłacamy sobie. Czyli wiecie, spółka zarobiła 5 milionów złotych, wypłaciła wspólnikom w tej lub innej formie milion i płacimy łącznie, spółka i ja, razem wzięci 20% z tego miliona, czyli 200 tysięcy złotych. Pozostałe 4 miliony złotych, które zostawiamy sobie w spółce, są nieopodatkowane podatkiem dochodowym. It's brilliant. A teraz drugi przypadek. Jesteśmy dużym podatnikiem, wiecie, Załóżmy, że spółka zarobiła 20 milionów złotych. Ale dla uproszczenia załóżmy, że spółka z tych 20 milionów postanawia sobie wypłacić ten sam milion złotych. Łączna skala opodatkowania spółki estońskim CIT-em i wspólnika takiejże spółki od kwoty wypłacanego zysku to 25%. Czyli płacę podatek 25% od miliona, to nawet ja przeliczę 250 tysięcy złotych. Pozostałe 19 milionów jest w ogóle i kompletnie nieopodatkowane.
może się opłacać, prawda? Jeżeli lubimy jeść małą łyżeczką, jeżeli nie wypłacamy sobie od razu wszystkiego na hip hip hura, co zarobimy, to rozwiązanie naprawdę może mieć dla nas sens. Zapytacie, dlaczego w takim razie wszyscy tego nie opłacają? Pierwszy haczyk to jest rozwiązanie, które ma wspierać osoby fizyczne zakładające spółki, firmy rodzinne i tak dalej, niezłe, niedobre korporacje. W efekcie z rozwiązania, jakim jest ryczałt od dochodów spółek, mogą skorzystać tylko te spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne i kapitałowe, w których wspólnikami są tylko i wyłącznie osoby fizyczne. Co więcej, spółki na estońskim CIT-cie nie mogą być udziałowcami, akcjonariuszami innych spółek w tym zakresie. Mamy takich kilka haczyków, muszę zatrudniać kilka osób na umowie o pracę albo wypłacać osobom zatrudnionych na umowie zlecenie. Muszą to też być spółki operacyjne, które jednak większość tego, co zarabiają, osiągają z faktycznie prowadzonej działalności, np. z przychodów biernych. W efekcie dzisiaj, jeżeli jesteście osobami fizycznymi, macie spółkę kapitałową, ZOO, prostą spółkę akcyjną, akcyjną, komandytową, komandytowo-akcyjną. Co ważne, nie ma przeszkód, żebyście na przykład mieli dwie spółki. Jedną na estońskim CIT-cie, a drugą normalnie. Jeżeli faktycznie macie zamiar taką działalność prowadzić, jeżeli sporo reinwestujecie, to może być rozwiązanie dla Was. Zwłaszcza, że daje też jeszcze kilka innych ciekawych profitów. Spółki na estońskim CIT-cie nie muszą prowadzić odrębnej ewidencji podatkowej. Problem jest taki, że czasami ze względu na pewne różnice pomiędzy prawem bilansowym i prawem podatkowym, to co było moim dochodem w podatkach niekoniecznie musi odpowiadać kwocie mojego zysku bilansowego, księgowego. W efekcie mogą pojawić się pewne różnice. I teraz stwierdzili coś takiego, że jeżeli ja wytrzymam na estońskim CIT-cie 4 lata, do tego też zaraz wrócę, to w ogóle nie muszę tego podatku z tego tytułu wyrównania wyniku bilansowego i podatkowego płacić. Czyli mówi mi się, jak będziesz twardy! We can do it. I na estońskim CIT-cie 4 lata wytrzymasz, okej, darujemy Ci wyrównanie tego wyniku. Nieźle! To słuchajcie, odroczenie opodatkowania w standardowych warunkach. Ograniczenie opodatkowania tylko i wyłącznie do tego, co je wypłacam. Ewidencja tylko bilansowa zamiast bilansowej i podatkowej, no jest trochę tego, co może sugerować, że jest to rozwiązanie sensowne. Jeżeli jesteście osobami fizycznymi, prowadzicie wspólnie biznes jako osoby fizyczne, gdzie jesteście wspólnikami spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, ZOO, prostej spółki akcyjnej czy spółki akcyjnej, te spółki nie są w żaden sposób zaangażowane kapitałowo w innych podmiotach. Lubicie reinwestować posiadane środki i nie wypłacacie sobie od razu całej kasy. Ta działalność jest faktycznie prowadzona, zatrudniacie pracowników, nie macie zbyt dużo dziwacznych wypłat od spółki na Waszą rzecz, być może rozwiązanie w zakresie przejścia na estoński CIT będzie dla Was. Chcecie się przekonać, czy to ma sens, czy dla Was to faktycznie będzie dobre? Na całe szczęście są tacy ludzie jak ja, którzy bardzo chętnie przyjmą Waszą kasę za analizę tego, czy to się Wam opłaca, a później Wam, jeżeli się będzie to opłacać, faktycznie doradzą, jak na to przejść, jak zmaksymalizować płynące z tego tytułu zyski. Wielkie dzięki i do zobaczenia przy następnej okazji, obym znowu miał możliwość pogadania o czymś tak sensownym jak estoński CIT w polskim prawie. Na razie.